Tak więc co? Jak na złość gra, za którą zapłaciłem pieniądze. Bo mam jeszcze gry, za które nie zapłaciłem pieniędzmi. I muszę zapłacić wdzięcznością i ekspozycją na streamach. Ale za to zapłaciłem. Zostało mi 100 coś, 10 minut ewentualnie i z 10 dni albo tydzień, żeby oddać. Gra o kosmosie. Na Unity, bo goście, czyli Blackbird Interactive, są całkiem dobrzy w Unity. Gra zawiera eksplozje, migające światła, więc jak macie z tym problem, no to jest poważna sprawa. Chyba kilka osób z tego powodu zmarło. Daw pyta, czy nie czuję tremy. To jest pytanie, czy stwierdzenie? Nie mam nic do stracenia. Kiedyś czułem tremę taką małą, jak pokazywałem Diablo. Rozmawialiśmy o tym, nie? Że jak wierzyłem w to, teraz w to nie wierzę. To najgorsze, stracić wiarę. Już wiem, że wy wiecie lepiej. Kiedyś miałem poczucie, że nie macie pojęcia, co się dzieje. Skasujemy wszystko. Zacząłem tam klikać coś, ale ominąłem filmiki, więc... Teraz czuję się już niepotrzebnym reliktem epoki, kiedy nie było komunikacji między twórcą a odbiorcą. Teraz twórca sobie może kanał na Twitchu założyć, nie? Ale okej. Okay. Więc tak, aplikujemy co do nowej licencji. I hej, zobaczcie, co się będzie działo. Ja sobie puszkam, gdzie dałem wodę. Czekaj. Ludzkość zindustrializowała się. Aha, większość systemu słonecznego. Okej. Okay. Ziemia się troszeczkę stała miejscem śmierci na orbicie i my będziemy tę orbitę sprzątać. Czy jest to po polsku? Wydaje mi się, że nie ma. Ale poprawcie mnie. To jest chyba całkiem głośna gra, więc ją ściszyłem. Czy to jest gra od Klifa Blesińskiego? Nie. To jest gra od twórców Homeworld, Pustynie Karaku, Deserts of Karak, prequel do Homeworldo. I dostałem pracę, stacja 42, to są oczywiście suchary. Żadnego personelu. Muszę pokazać, co potrafię tam robić. Zapamiętaj... To jest Wybrukuj drogę do galaktyki, tak się nazywa ten program, tak? Wybrukuj drogę do galaktyki plus. Korporacja Ryś, Links i to jak na Facebooku się czuję, że możemy ci w każdym momencie cofnąć wszystko. Insubordynacja nie będzie tolerowana. No spoko, następne imię. Tak, klon niezliczone, czyli klonują już ludzi, czyli zaczipowali ich dawno temu. I 0,02% szansy na zepsucie DNA, czyli w sumie 0,2 promila z tego co rozumiem. Okej. Okay. I to kosztuje 15 tysięcy złotych, czyli jaka jest waluta? Teraz głos. Odwrócenie tego. Kurczak super. I tego jeszcze nie mam, jakiegoś voice ID. To może będzie pod VR? Dobre pytanie. Czekaj, single player. Upadłem tak nisko, że nie mam nawet zmiany jakości na Twitchu. Nie mam. Jest, zmiana jakości jest gdzieś indziej. Okej, okay, nie mam tak. To przeklikajmy, to jest jakiś suchar pewnie. No i tutaj co? Podpis krwią i jedziemy. Zobaczymy. No gra kosztuje 50 zł, więc to jest produkt ten. Dosyć tani. Tu widać styl, ten niebo, który... Ci goście mają swój wyraźny styl, jeśli chodzi o tę estetykę. O, jest gitarka. Czyli kowboje, które lecą w kosmos. $64 już kosztuje, było taniej. Mm.
ages working hard. I pray to the stars and heaven above to return my daddy to those he loved. Romek pisze, że pod The Last of Us 2 ma fazę na piosenki z banjo. To jest banjo? Mówi, że jest tearing. Jezu, bardzo niedobrze, że jest tearing. Nie powinno być tearingu w żaden sposób. A to prawda, jest tearing. Czy oglądałem Firefly'a? Właśnie nie oglądałem Firefly'a. Czytam tylko cały czas płacz wszystkich, że Firefly odeszło zbyt wcześnie. To jest 3 odcinków, nie? Może kiedyś coś tam zrobię. Czy sprawdzałem Monster Train? Nie. Skupmy się teraz na tym, bo jest milion gier niestety na rynku. Jest ich zbyt dużo definitywnie. I wreszcie udało się dobrać ten. Tipsy pod D. A, zbyt skomplikowane. Mamy paliwko, zdrowie i suta. Okej, okay, obracanko. Wymiotowanko, spoko. Że gra jest cicho. Już ją zgłaszam, przepraszam najmocniej. Aha, dobra, widzę co chcą, żebym zrobił. To jest test na inteligencję. Hamowanko. Grafika jest na ultra. Właśnie zaraz sprawdzimy. Ok, obracanko zrobione. Musimy użyć tego urządzenia, by odczepić antenę. Potem używać linki do pchania i wywalić antenę. I mamy anteny z tego co rozumiem, to jest test na inteligencję, tak? Tak, to są dwie anteny. Okej. Okay. Hold F, by pchnąć obiekt. Domyślam się, że musimy go wrzucić tutaj. Tak? Tutaj Mensa jest niezwykle szczęśliwa. Wiped out your debt. I'm kidding, of course. All right, Cutter.
You ready to perform a little zero-G shit surgery? Let's boot up your scanner and see what we see. Skaner bardzo ładny. Think of them as the chunks of glue that hold the key structural segments of the ship together. Bingo. Cut pointy. Panele. Just got the go-ahead from control to unlock your cutting tool. You may now equip the Stinger head mount. I'm uploading the final work order objective required to complete your certification rank 1 training and... Yep, you guessed it. Let's get them nacelles on the barge with them new tools of yours. Kurde, zapomniałem, który się... A, dobra, przepraszam. Te się włącza skaner. Jeszcze raz. To, co muszę zrobić... Nie można ciąć podczas skanowania. Rozumiem, że żółte to jest strukturalne. Wystarczy odczepić to, tak? Czyli przeciąć to. Dlaczego to się stało teraz? Stałem zbyt blisko, waszym zdaniem? Bo rozumiem, że chodzi nam o to, tak? Tak czy siak. Ej, to ma sens. W sensie. Rozumiem, że przedmiot ma dużą masę. Więc wcale nie tak łatwo jest nim manipulować. Więc myślałem, że ta gra będzie głupsza. Tak, to ważyło 780 kg. Teraz tak. Salwacz, Nysel, czy to jest miejsce na silnik, tak? Z tego co pamiętam. To się jakoś ładnie tłumaczyło na polski. I teraz tak. Dlaczego zostałem skrzywdzony wtedy? Dlaczego cierpiałem? Czy tutaj na przykład nie byłoby bezpieczniej, jeszcze raz, strukturalne, cut pointy? A czym jest to czerwone? Nanokarbon. To było tymczasem aluminium, stop. Nie wiem, czy to dobrze robię, tak? Bo gra pokazuje, żeby tylko wcisnąć lewy. Okej, to się przegrzewa po prostu, dobra, dlatego ja cierpię. Przepraszam. Więc to nie dlatego ci... Okej, dobra. Tak, zrozumiałem, o co chodzi, tylko myślałem, że to jest pasek przecięcia. No okej, ale dlaczego w takim razie... Czy kroiłem kiedyś ogórka? Kroiłem, ale nie takim urządzeniem. Trudna ta pierwsza misja. Bo ja zaraz zginę, tak? Domyślacie się pewnie. Chyba, że ciałem zbyt dalej odległości. No tak, dobra. Okej. Okay. Czyli mamy jedną zagadkę rozwiązaną. Po prostu nie przegrzewać urządzenia. To jest anti-BHP, takie coś nie powinno się stać oczywiście. Ciekawe, czemu to hamuje czasami, ale nie zawsze.
Nawet teraz się zatrzymało w przestrzeni. Jakaś mini atmosfera tam została, myślicie? Okej. Certyfikacje, tak? Pod koniec każdej zmiany. No okej. Teraz tak, ktoś pytał o jedną rzecz. Czy detale są na najwyższym poziomie? Jest pełny ekran, jakość tekstur jest najwyższa. I obawiam się, że to jest chyba całe detale, co są, tak? Unity mocne jest w tych ludziach. Earn inserts gives you access to better upgrades and perks for your tools, gear and equipment, as well as access to more valuable ships back in your hab. Speaking of which, let's mosey on over to your personal habitation unit right now, because that's what you do when you finish your shift. You didn't think Lynx made you sleep out here in the yard, did you? Weaver out. Oj, jedna rzecz, która czuję, że jest dziwnie, to oczywiście jest czułość myszy. Ostatnio stałem się dużo wrażliwszy na tym punkcie. Okej, jest trochę lepiej. Nie jest to PUBG, ale jest lepiej. Jest słaby sezon na gry, mówi Max Montana. Dlaczego? Jest super, można nadrobić zaległości. No to okej, rozumiem, że wszystko jest zrobione, tak? Work order. Wejdź tylko do tego miejsca. I pierwsza certyfikacja. Nie została niezauważona ciężka praca. To jest motywujące. Ulepszenia do tego właśnie laserowego przecinaka. I co my tu mamy? Udało nam się uzyskać antenę i... to ma ładną nazwę. Nie balkonik. A miejsce, gdzie się wsadza silnik. I to ma wartość 36 tysięcy dolarów. To nie jest byle co. No i spłacamy jakiś swój dług, tak? Okej. No to ten, jeszcze work order. No rozumiem, że wlazłem do tego huba, więc powinni mi zaliczyć wszystko. Top of the morning to you, Cutter. As you know by now, this is your hat. I know it feels a bit flat right now, but I hear Lynx is looking into fixing it up real nice for you sometime in the near future. Anyway. Gondole mówi, dziękuję. Gondola była tym słowem. Oj. Czyli tak, modułowa przecinaczka laserowa. Potem jest ten magiczny urządzenie do chwytania. Trusterki, czyli one nas będą popychać. Skaner, hełm. Lżejsze materiały, większa swoboda ruchów i ciuchy. No dobra, i chcą, żebyśmy ulepszyli laser. Bardzo fajne, bardzo motywujące. Ciekawe, jak długa jest ta gra. Podobno jest strasznie relaksująca. Jest split cell, tak? Czyli już widzicie 8800 stopni Celsjusza. Okej, okay, to widzieliśmy na filmikach, tak, że to jest rozdzielająca się wnioska. But we gotta learn to walk before we run, Cutter, so let's get back to finishing your plate on that Lynx training vessel. Weaver out. To tam są pytania, jak się nazywa ta gierka? Hard Space Ship Breakers? Wrzucę to w opis chyba.
A my jedziemy dalej. Kosztowała 50 zł, bo była na przecenie chyba. Nawet chyba nadal jest. Kurczę. No okej, okay, czyli to cały czas niestety tutorial. No więc gra się kiedyś prawdopodobnie rozkręci. Mamy tryby pracy. To są takie miłe wspomnienia z przepięknej gry Dead Space. Okej, okay, musimy tak uzyskać soft crate'y, amelinium i nanocarbon. I to jest, już mi się wydaje, że to jest trudne, już nie wiem co jest czym. Soft crate'y? Nanokarbonki? Soft crate, to jest to pewnie. Panel, nanokarbon, aluminium. Szczerze nie wiem, gdzie jest ten soft crate. No ale nanokarbon jest tutaj. Kurczę, czuję się jak głupi człowiek. Aluminium, nanokarbon i soft crate. Czyli tak, aluminium na wagę. Ja bym mimo wszystko pracował klasycznym trybem. W sensie... Ktoś musi wyciąć. No a ja czuję się ten... No zobaczmy, zrobimy, że pożyczymy tak. Zniknęło. Czy my jakoś nam się zużywa ta energia? No i to do niczego nie powinno doprowadzić, tak swoją drogą. Bo tylko pozbędziemy się tych elementów. Panel. Nie wiem, gdzie jest soft crate. To jest tak naprawdę jedyny problem. Aluminium, nanokarbon. Tli ściany. Ja rozumiem to. Tylko jeszcze chciałbym... Nie chciałbym uszkodzić ten... No chyba, że to całe to jest soft crate, to co jest w środku. Tak, więc potnij... No i tniemy. No, tu podaje, że nie przetnie na przykład tego. Przetnie to dziadostwo. Wow, co jest? Czy jednak źle? Czy mieszkam w tamtym mieszkaniu, którego łazienka ma kilka oraz podłogi? Nie. Chciałbym. Moment. Czasami się pojawia ten taki czerwony, ładny obszar do cięcia. Tam gruntem nieco Space Engineer. To jest ten, to jest... do czego to porównać? To już jest odcięte. Skąd ty to wiesz? Sprawdźmy to. To jest odcięte? Okej, okay, to jest odcięte. Co, uderzyłem się. No dobra, teraz tak. Pytanie brzmi, czy jak dam im to razem z tymi kawałkami, z nano... z... Nie no, to jest też nanokarbon. To jest wszystko nanokarbon. Czy powinni ucieszyć chyba. Nie, tam nie. I zobaczmy, czy robię to dobrze.
Processing valuable object. Credits awarded. Okej. Są kosmiczne potwory w próżni. To podobno jest totalna chillerka, jeśli chodzi o granie tutaj. Ludzie na to, co narzekali, to że w jakimś tam trybie potem pojawia się czas. No bo wiadomo, w pracy przeważnie pracodawca wymaga, by wykonywać zadania na czas. I teraz potrzebujemy jeszcze aluminium i soft crate'y. I to wykracza poza moje rozumienie tej gry. Ale może być tak, że to możemy już odpiąć? Nie, poruszyłem całe. Wydaje mi się, że stanie się jakieś zło straszne w tym momencie. Okej, okay, zatrzymało się. Wytnij dziurę. A ja bym bardzo chciał, gdzie się da, bo mi się wydaje, że obiekty, które tniemy, na razie się wszystkie ten po prostu anihilują. O. Niesamowite. Nie możemy się za bardzo tego dobrać. Ale możemy tylko dobrać do. Okej. Okay. Dobra, możemy ciąć w tym. To może być całkiem słodkie. I ty jesteś kim? Tytanium. Czyli tytan po polsku chyba. Tak. Na stówę chcemy tego coś. Tym czymś jest. Przyjdziesz? A nie, nie jest oddzielone. Laser robi bry. Absolutnie robi. Bardzo przyjemnie robi bry, muszę przyznać. To jest bardzo fajne. Bałem się, że to. Nie podobało mi się to, że te elementy znikały po prostu. Natomiast to, że ten element elegancko tnie, to jest przyjemne. Cięcie w grach. Super. Źle. Mój Boże. Dobrze, że na szczęście mi tam nie ukarali. Że prawym przekręcam. Dziękuję. To wiemy. Ha, o tym mowa. Tak, to odkryliśmy niestety. Aluminium. Jedyny problem jest z tym, tylko teraz tak, ten nanokanbur możemy rozwalić. Tylko moment, podejdźmy tak, żeby się pojawił. Nie chcę go rozwalić za bardzo. Ty kim jesteś? Czy teraz gra jest na tyle taka miła dla człowieka, że pokazuje, gdzie to mam dać? Bo widzę, że tak, do furnaucia nie chcę, żebym rzucił. Chyba, że tutaj. Deposit salvage. Wiem, że jak trafię źle... Nie wiem, czy zaliczyło, czy wydarło japę. Accepted, dobra. To godny konkurent dla SnowRunnera. Nie wiem, SnowRunner to jest inny gatunek. Tutaj jeszcze co, no obczajam jak to dokładnie co się robi. A muzycznie jak najbardziej. Muzycznie i klimatycznie. Mi się wydaje, że te gry powinni po prostu połączyć. No jest jeszcze procesor się, który zaświeci, może do procesora. Zobaczmy, czy to też może wydrzeć. Mam wrażenie, że przegrałem życie w tym momencie.
poleciało i tyle. Na środku ekranu jest napisane. Okej. No fajnie. Na środku nad paskiem. O, dwa masz planę dorzucić. Wow, zobaczmy. W sumie, gdzie jest pasek o dwa? Aha, to. Czy jak zabierzemy sobie na przykład całość tego, to do procesora. No i co, co się nie spodoba to? Nie wiem, czy dociągnę, czy coś ten. Coś mi się wyrywa z mojej władzy. To ciężkie. A, nie łatwiej się jak za ciężkie. To do piecyka. Tak, i to sprawdza. Dobra. Czyli to jednak faktycznie da się tutaj odkryć IQ prowadzącego. Czyli jeszcze raz. I to jest podane, że do bargi. Na barkę, tak? Swoją bargę zostawiam na gdzieś tam, więc to tu jest. Ojej. Gdzie jesteś? To ty? Nie wiem, czy to poleciało. Kurde. Odbiło się i leci w górę. To jest dramat. Jest tam. Wróć do mnie. Szczerze, usnę przy tej grze. Dzisiaj, bo dzisiaj jestem trochę zaspany, ale... No dobra, no i zostało aluminium. Czyli... Tak, całe te panele. Nic tylko przepchnąć do procesora. Przepraszam, nie, tutaj. No cóż, pójdziemy trochę na łatwiznę i przetniemy to. Na pół. Pójdzie szybciej. Najlepsze cięcie w grach. Wraca temat tej gry, odchodzimy z robotami. Nie, nie odchodzimy właśnie. Okej, gdzie to jeszcze nie jest przecięte? Czy może już jest? Okej, okay. Trochę to zjechało. Chyba nadal za ciężkie. No niestety, no trzeba to będzie pociąć maksymalnie i się pożegnać z tym. Wydaje mi się, że tak pocięcie tego na chama, żeby... Tak, to do furnaucia. Material deposited.
To by jakieś takie cięcie. Że można się wyżyć i wszystko rozwalić. Gra jest lepsza niż myślałem. Wydawało mi się być dosyć dziwna, ale jest okej. To cały czas nie chcę przejść swoją drogą. Jak złapiesz coś na smycz, to PPM masz wyciągarkę. To prawda, jest wyciągarka, dziękuję, nie wiedziałem o tym. To jest protip, może to faktycznie dopiero się odkrywa na końcu gry. To już niby idzie. Ale nie do końca. Żeby rozciąć belkę. A, to brzmi jak rzeczywistego. Ta belka się świeci na czerwono. Oczywiste, oczywiście dla kogo? Oczywiste, nie dla mnie. Teraz będziemy mogli przeciąć na przykład... Kurde, no fajnie wszystko. Ale ten... wymaga poprawek. Nie? Zakazane cięcie, że za kara za białe pionki. Białe pionki były złe. Nie, bardzo pocieszny tytuł, tak? Dynamiczny, ciekawy i tak dalej. Wrócimy do niego, odzwoni. Mam jeszcze godzinę gry. Mi się wydaje, że się wybroni. Tak? Czemu nie czytam czatu na tubie? Na tubie? Już patrzę. Tutaj przerwiemy ten motyw, tak? Na razie. Więc to był Hard Spaceship Breaker. Gra do usypiania ludzi. Mnie na pewno, bo ja w ciężarówkach się dobrze bawię, wiem, że to innych usypia, ale mnie to ciężarówki mi nawet pobudzają, natomiast tutaj, kurde, spanko totalne, więc ciach.